Jeśli chodzi o świat, jesteśmy 6. producentem mebli na świecie i 4. eksporterem mebli na świecie, także no te dwie pozycje tak naprawdę mówią same za siebie. Tak? Oczywiście no, Chiny to jest niekwestionowany lider zarówno w eksporcie, jak i w produkcji, natomiast no, należymy do tej ścisłej czołówki. Gdybyśmy sobie popatrzyli na wykres, to pewnie niewiele lat znajdziemy takich, gdzie zaliczaliśmy jakieś spadki jako branża. 2016 do 2015 plus 8%, osiągnęliśmy poziom ponad 42 miliardy złotych. To są jeszcze szacunki, ale te 42 miliardy raczej będziemy mieli osiągnięte. Eksportujemy głównie meble demontowane, tak? Czyli te meble, nazwijmy to, ekonomiczne, natomiast one się odznaczają wysoką jakością, tak? Mimo że jest to ta półka ekonomiczna. Meble tapicerowane to też jest bardzo poważna grupa, jeśli chodzi o eksport. Natomiast my jako branża też mamy tą umiejętność, że bardzo szybko potrafimy się wpasować w wymagania klientów zagranicznych, czy znaleźć jakieś nisze rynkowe. To jest nasz atut, który wykorzystujemy. My dzisiaj jako branża w sumie przy tych bardzo dobrych wynikach nie osiągamy zbyt dużych marż na naszych meblach. I to jest temat, który na pewno trzeba poprawić i nad którym branża będzie pracowała w najbliższym czasie. Na pewno Włosi czy Niemcy, gdzie te marki jakby meblowe są bardziej ugruntowane, to te marże są dużo większe, tak? Natomiast pewnie ciężko jest mówić tutaj o jakichś cyfrach. No, sporo do zrobienia mamy w każdym razie tutaj, jeśli chodzi o tą kwestię.